Zacznijmy może od tego, że sam fakt powstania Halo Wars 2 jest zaletą, jest plusem, bo to oznacza, że Microsoft poszedł w stronę fanów i stworzył jeden wielki fanserwis, żeby zaspokoić ludzi, którzy są najbardziej podjarani perspektywą dostania kolejnej gry w świecie Halo. No, bo to nie jest FPS, to nie jest gra zręcznościowa, a w praktyce, no, może zostać odrzucona przez to, w, przez osoby preferujące trochę prostsze i mniej. Skomplikowane granie, ale nie stworzyło y, kiedyś strategii, która była fajnym eksperymentem i miała zawalczyć o niezagospodarowany segment rynku konsolowego. A teraz to kontynuuje, kiedy wydaje się, temat jest zupełnie martwy, no i próbuje to całość y, wpleść w główne wydarzenia w serii. I to już jest wielka, świetna rzecz, że nie boją się robić fajnych rzeczy i czegoś, o co fani naprawdę od dawna prosili. więc za to już na wstępie możemy podziękować naszemu ulubionemu wydawcy. A tak może przejdźmy do szczegółów i zacznijmy może segment o kampanii. Przede wszystkim uf, na szczęście, podstawowy, podstawowe oczekiwanie przed zagraniem Halo Wars 2 po Halo Wars 1, żeby kampania była przynajmniej tak dobra, tak fajna, tak zróżnicowana, tak przemyślana. I kurczę jest. Nawet bym powiedział, że czasami bardziej, choć zastosowane schematy trochę jednak odróżniają od tego co stworzył Sambo Studio te 8 lat temu. No, bo wtedy mieliśmy dość spore zróżnicowanie gry, ale zróżnicowanie na zasadzie, że no pierwszą misję zbieramy oddziały i walczymy z ograniczonymi żołnierzami. Potem mamy misję, mamy, mamy bazę i misję typowo skiermiszową. Potem. Mamy yy, wędrowanie z, ze słoniami, elefantami, jak oni się tam nazywali, produkowanie żołnierzy w tych mobilnych bazach i próba jakby przedarcia się przez wrogi obszar. Mieliśmy mapę, która była jednym wielkim punktem ewakuacji, musiały przejść przez nią cywile, dostać się w różne miejsca i sytuacja się zmieniała najwyżej e, z, z, z trzech punktów się robiły dwa, potem jeden, ewentualnie w zależności od naszych postępów. No i to było to zróżnicowanie, każda misja była inna, każda miała fajny pomysł. No, była misja, gdzie całą... E, Próbowaliśmy się podchylać do działa wielkiego, unieruchomionego Skaraba, i cała misja była podporządkowana właśnie temu, jak się ten web Maszkary obracał, przesuwał. Tutaj jest trochę inaczej. Tutaj zastosowano zróżnicowanie w obrębie samych misji. Praktycznie nigdy nie zaczynamy z bazą gotową. Zdarzają się takie misje, ale nie jest ich zbyt dużo. Praktycznie zawsze, kiedy dostajemy bazę, to jest to dziś druga połowa misji, kiedy pochodzimy ograniczonymi żołnierzami ograniczoną ilością żołnierzy i musimy sobie wywalczyć najpierw tę bazę. Przez to zdarzają się niekiedy różnego rodzaju złudzenia powtórzeń. No bo mamy na przykład dwa razy zastosowane w grze motyw z dominacją, z typowo dominacją, z multikadzie przyjmujemy punkty i zdobywamy, nabijamy sobie oczywiście licznik do zwycięstwa. Łatwo wpaść w sama takiego myślenia. Zaczynamy z paroma żołnierzami, paru zbieramy, potem baza, no i jedziemy. No ale jest na szczęście dużo rozmaicenia w ten sposób. Są misje, jest misja Alice, pierwsza, która zbiera tylko i wyłącznie właśnie rozproszonych żołnierzy i tym musimy sobie zagospodarować. Nie ma w ogóle robienia bazy. Mamy drugą misję Alice, gdzie mamy taki dość spory teren, jak na wiadomo, RTS-a tych rozmiarów który musimy bronić i rozproszyć odpowiednio nasze siły, żeby jakoś ze wszystkich stron y, się doczłapać do zwycięstwa. Mamy wariacje na temat tower defense, mamy ścieżki, którymi idą wrogowie, trzy rodzaje ścieżek, mnóstwo wieżyczek po drodze i rozstawienie jakichś naszych tutaj y, żołnierzy, jednostek, dostosowanie się w całości do zmieniającej się sytuacji. To też jest kurczę fajne, to jest taka misja, która się absolutnie wyróżnia. Mamy motyw z kontrolowaniem Scaraba, którego nie było w jedynce i to też jest Zróżnicowanie i to też jest po jakiejś połowie misji. Dostajemy skaraba, przechodzimy się kawałek, dostajemy bazę i dopiero przypuszczamy ten ostateczny szturm. Albo w ogóle ostatnia misja. Ostatnia misja jest bez budowania bazy, cały czas dostajemy nowe jednostki bez limitów i mam jeszcze wsparcie ze Spirit of Fire bez, bez jakichkolwiek zasobów i bez jakiegokolwiek odblokowywania. Mam wszystko blokowane, i tylko cooldowny nas ograniczają. I to też jest fajne. Opierdzielibym tylko tę grę za zbyt dużą liczbę misji, albo tych segmentów misji, kiedy trzeba się bronić, bo ja osobiście tego nie znoszę. Ale ostatecznie wyszło bardzo fajnie, jeżeli chodzi o kampanię. To jest, myślę, że, myślę, że ci, którzy byli zadowoleni z po, poprzedniej gry, z poprzednich Warsów, to też będą usatysfakcjonowani tym. Fabularnie powiedziałbym, że jest nader skromnie, no bo kiedy mamy zawiązanie akcji, które znamy z wszelkich zapowiedzi. To przez długi czas się nic nie dzieje. Potem dostajemy naprawdę świetny zwrot akcji, który jest możliwy praktycznie tylko w świecie typu Halo, a potem rozczarowujące zakończenie, o którym jeszcze może sobie pomówimy. Motywacja w ogóle, żeby tutaj walczyć, jest taka średnia, bo ja zakładam, że no się wybudzili z tego statku Spirit of Fire, są na Arce, są wrogowie się okazuje. No i motywacja jest taka. Jak ich nie powstrzymamy tutaj, to zagrożą całej ludzkości, bla bla bla. Ale jednak wolałbym, żeby to było cały czas podporządkowane temu, że my z nimi nie mamy szans, tylko musimy właśnie w jakiś sposób wysłać sygnał o pomoc. Ostatecznie to się dzieje i to jest naszym głównym zadaniem, ale jednak na, na poziomie zawiązania tej fabuły wygląda to zupełnie inaczej i tak trochę mało wiarygodnie. Ja wiem, że w Halo te wszystkie postacie są takie wyniosłe i takie bez mlugnięcia, okiem będą w, w, walczyć z obcymi przez cały dzień. Ale tu jednak mi zabrakło jakiegoś takiego pomysłu, że hej, mamy szansę coś z tym zrobić, jest tam jakiś pomysł. Może ten zwrot akcji powinien być trochę, trochę wcześniej. To coś nas od momentu zawiązania fabuły powinno nas prosto do niego poprowadzić. A tu jest taki moment, że po prostu walczymy, bo walczymy, bo trzeba walczyć. W związku z tym jest dość mało scenek, a to jest problem właśnie ze względu na nieskomplikowaną dość fabułę. Z jednym świetnym zwrotem akcji i z rozczarowującym zakończeniem, powtarzam to jeszcze raz. I Jeszcze z innej strony to jest problem, bo są one naprawdę rewelacyjne i chciałoby się ich mieć ze trzy razy więcej, żeby po prostu siedzieć i to oglądać. Ja pamiętam w ogóle zanim dorwałem się gdzieś po latach do Halo Warsów jedynki, oglądałem po prostu, śliniąc się kacsenki jedynki na, yy, gdzieś na YouTubie bo tak dobrze wyglądały i tak warto było je po prostu obejrzeć. No a to, co tu się dzieje, to jest jeszcze lepszy poziom, już nie ma tych takich kanciastych twarzy. Katerowi. odjęło trochę lat, Anders wygląda trochę bardziej też mniej egzotycznie i wszystko po prostu jest niesamowicie fajne, żołnierze, spartanie, jednostki przymierza. To jest po prostu absolutne mistrzostwo branży, jeżeli chodzi o cutscenki. miały być walki z bossami, ale sprowadzają się one do tego, że mamy dwa razy jedną walkę z przeciwnikiem, tym samym, powtórzoną. Potem mamy niby walkę, ale potem się okazuje, że boss powraca i jest taką przeszkadzajką na mapie. Na koniec mamy jedną wielką walkę, ale to są tylko zmultiplikowane jednostki kowenantów z karaby, więc... Trochę tego, był jakiś pomysł, ale tego nie dopieszczono, nie wykorzystano w ogóle y, tych dowódców. Myślę, że w ogóle ich było za mało i za mało było charyzmatycznych postaci za, zawiązanych w ten konflikt, bo można było jakieś takie małe konflikty właśnie wcisnąć w, to, w, te, w, to, w te całe ramy Halo Warsów i jakoś to poprzesuwać mie miejscowo, żeby każda, y, każda postać była odpowiedzialna za jakiś akt gry i w ogóle zmarnowano całkowicie szansę na jakieś definitywne spotkanie z Atrioxem, bo poza tym, że skopał Spartanom tylko na początku gry i potem na koniec się rozmówił trochę z Katerem, no to niestety go za wiele też nie widzieliśmy. Więc uważam, że to jest zmarnowanie potencjału świetnego przeciwnika, ale nic się nie dowiadujemy z gry o nim. Kompletnie nic. Jeżeli widzieliście trailer mu poświęcony, to to jest wszystko. Jak na adaptację fps to oczywiście jest to, co zawsze było w Halo Warsach i w grach typu Spartan, Strike, Assault, tego typu rzeczy, czyli no te jednostki, które się powtarzają z dużych odsłon, się idealnie zachowują tak samo jak w dużych grach. Tak samo mamy różny ekwipunek, mamy pojazdy, Warthoga tak pięknie zarzuca. Pojazdy Covenantów odpowiednio lewitują, inaczej się przemieszczają niż te na kołach. I to jest naprawdę zachowane, ale ja się niczego innego nie spodziewałem po świetnej jedynce i po zachowaniu tego elementu w innych małych grach. I przejdźmy może do samej końcówki. A właściwie jej braku. No nie wiem, czy to jest wielki spoiler, czy nie, ale może powiem, że po prostu końcówki nie ma. Akcja nie zostaje w żaden sposób jakoś fajnie zamknięta i zbyt wiele rzeczy jest otwartych. Po prostu jest to ucięte. Nie wiem, czy to będzie kontynuowane w dodatkach, czy będzie trójka, czy w Halo 6 się dowiem, co tutaj będzie. Ale w tym momencie jestem bardzo zażenowany, bo prawdopodobnie osoby, które tak bardzo popsuły dla mnie Halo 5, maczały również palce tutaj i to też nie jest satysfakcjonujące zamknięcie. A cała gra bardzo mi się podobała i w tym swoim małym y, mikrouniwersum w kawałku świata Halo to uważam, że sprawdziła się bardzo dobrze. Ale końcówka jest niestety y, zepsuta kompletnie dla mnie. No i z takich estetycznych wyborów gra wygląda y, bardzo dobrze, ale tu bym chciał przede wszystkim pochwalić świetny design wygnańców. To są po prostu wszystkie te jednostki, jakie znamy, wszystkie te toropy, które widzimy już od ponad 15 lat, czyli. Wygląd tych różnych kosmitów, design pojazdów, wszystko jest na swoim miejscu, ale oto wygląda tak zupełnie inaczej. Taki mają smaczek inny, taki bardziej plemienny, taki bardziej surowy i to naprawdę nadaje niesamowitego wyglądu. Mi się wygnańcy bardzo podobają i ten cały ich backup, który jest trochę naciągany, ale który generalnie działa, ja naprawdę z chęcią powitam w dużej jakiejś odsłoni, żeby oni byli taką główną siłą Covenantów, do której będziemy strzelać normalnie triggerami jako Spartanin z oczu. Właśnie naszego żołnierza, i żeby oni się dziś pojawili, żebyśmy mogli jeszcze bardziej się przyjrzeć temu wspaniałemu projektowi, jakiemu zostali poddani, i to naprawdę byłoby bardzo duże zróżnicowanie w stosunku do tego, co widzieliśmy w dotychczasowych siedmiu grach. W sieci niestety nie pograłem zbyt dużo, ale są rzeczy, które mogę zaobserwować już teraz. Są y, obie strony konfliktu za bardzo do siebie podobne. Nie wiem, czy, czy rozumiecie, jakby taki część gniuszu Halo, ale tkwi w niej to, że. Nie znajdziecie prostych odpowiedników w, po stronie Przymierza. Oni nie mają swojego Wartoga, my nie mamy swojego Wrata, oni nie mają swojego Skorpiona. Zupełnie inaczej działają te y, pojazdy. Jest spokojnie można wszystkie wziąć i ustawić w linii jakby y, ciężkością swoją, pancernością, y, szybkością tego typu rzeczami nic się nie znajdzie analogicznego po obu stronach i to było fajne. To było takie coś, że rozumiecie, musieliśmy mieć jednego Skorpiona i na przykład Wrata, i dwa ghosty, żeby to w ogóle było jakoś bardziej wyrównane. Generalnie Skorpiony był czołgiem, wrat też był czołgiem, ale no Skorpion rozwalał generalnie Wrata. Z różnych powodów, ale wszystkie miały w sobie to, że chodziło o to zróżnicowanie. Tu dalej są te pojazdy, które miały być zróżnicowane, ale dołożono nowe, sporo nowych, których możemy nigdy nie zobaczyć w dużych odsłonach. I poprzetykano je właśnie gdzieś pomiędzy tymi standardowymi, znanymi pojazdami jednostkami, i na wszystko znajdziemy swojego odpowiednika. No, oddział Trepów z Brutem to jest żywcem oddział Marines. Snajperzy to są grupa elitarnych. Piekielni, czyli miotacze ognia, to jest dosłownie oddział Brutów. Warthog to chopper. Kodiaki, czyli takie czołgi, które się rozkładają i mogą być taką artylerią, mają swoje kleszcze, czy jak one się nazywają. Wolverine, jednostka przeciwpowietrzna, ma te dziwne kroczące mechy, których nazwy nie pamiętam. Na wszystko jest swój odpowiednik, i nawet UNSC dostało Kondora, czyli wielki statek, który jest tutaj szczególnym odpowiednikiem skaraba. Jest to jakiś sposób na balans, generalnie w multiplayerze i ogólnie w skirmishach? Ale jednak gdzieś ten smaczek został zagubiony, no bo nawet watażków swoich mają wygnańcy, którzy są dosłownie z partnerami i to jest dziwne strasznie. Nie ma nawet takiego wizualnego rozróżnienia w budowie bazy, bo baza wygnańców jest tak samo rozłożona jak UNSC, nie ma już takiej kulistej formy jak w jedynce. No i zdobywamy zasoby tak samo identycznie jak UNSC, jeżeli gramy kowenantami a nie ma tego, no troszkę zróżnicowane bardziej to było w jedynce, bo tam upgrade'owaliśmy jeden budynek, zdobywaliśmy kolejne poziomy technologiczne, a z kolei w, po stronie UNSC Energii zdobywaliśmy budując kolejne reaktor i to było troszkę bardziej inne, troszkę inaczej trzeba było do tego podejść i ja nawet dawno temu grałem sobie w Covenantów z Marszu i kompletnie zarzuciłem tę grę, bo nie umiałem się ruszyć z podstawowego poziomu, bo nie wiedziałem jak się gra, a miałem za sobą całą kampanię. No, jak wspomniałem, nie pograłem za dużo, próbowałem zagrać standardowe mecze. Bardziej mi się udawało, jednak, w Blitzy tam gdzieś pograć. No, bo są niestety problemy. Ja się dowiedziałem już po moim ograniu. W większości trybów, że to nie są problemy tylko moje, tak więc, żeby pewnie pograć jakoś komfortowo, będziemy musieli chwilę poczekać. No a nie można liczyć, chyba na że z recenzją poczekamy aż tak długo. ale jestem blisko, jest naprawdę świetny pomysł. I kupa frajdy, tam akcje są naprawdę bardzo satysfakcjonujące, jeżeli dobrze zagramy odpowiednimi jednostkami, jeżeli dobrze dobierzemy karty, no bo to już coś jest, co ja widzę po, po becie. Po becie, od czasu bety. Po becie myślałem, że to jest kwestia szczęścia, ułożenia się tam kart, fartu, tego jakie karty dostajemy do talii, tej podręcznej i co tam się podzieje po stronie przeciwników. A to nie, to na tyle jest sensownie rozłożona ta energia, na tyle sensownie musimy sami sobie dobierać karty, które się w końcu powtarzają i które możemy wymieniać, że to jest jakiś motyw naszego pomyślunku, naszej strategii i tu przywódce się sprawdzają dużo lepiej niż w standardowych potyczkach. No i to jest naprawdę fajne, tym bardziej, że karty są dość pomysłowe, trafiają się różnego rodzaju ulepszone jednostki i można robić kombinacje. Ja ostatnio odkryłem, że profesor Anders może postawić taką wieżę, która bardzo polepsza widoczność i w Kombinacji z kodiakami, które mają taką widoczność jak jak my i mogą walczyć na taki dystans, to jest naprawdę skuteczne i fajne. To jest jedna z tych strategii, które sam odkryłem, więc hej, muszę za to pochwalić. W kwestii podsumowania są dwie rzeczy: jedna pozytywna, druga negatywna. Zacznijmy od y, może negatywnej, żeby zacząć pozytywną. No to, bo generalnie gra mi się bardzo podobała, możemy to może powiedzieć głośno, ale. Przemyślunek jest taki i generalnie refleksja jest taka, że ta gra jest naprawdę trochę wers ulepszoną trochę wersją e, Halo Wars 1, więc to, że ta gra jest taka dobra, to jest wciąż zasługa Ensemble Studio, bo Creative Assembly nie wynaleźli koła, po prostu dorobili mu nowe felgi. I na gotowym rdzeniu, gotowych fundamentach zbudowali coś naprawdę świetnego, coś e, czego seria Halo naprawdę się nie może wstydzić. Ale wciąż to jest zasługa kogoś innego, i to jest kwestia jakiejś ewolucji, a nie rewolucji. A po 8 latach chciałoby się jednak dostać coś naprawdę przełomowego, chociaż może ten okres. Trochę bardziej oddalił ją od jedynki, która w sumie została wydana w edycji zremasterowanej przed dwójką. Więc może teraz, jeżeli się okaże, że ta podseria będzie jeszcze żyła swoim życiem i dostaniemy na przykład trójkę, to już ona się będzie bardziej różniła, no bo będzie mały okres czasowy. Wątpię, żeby czekali znowu 8 lat, żeby wskrzesić tą serię, bo jak raz by się nie udało, to po co znowu próbować? A, największa wada tej gry jest taka, że... Nie wiem, czy wiecie, jakie są podstawowe zarzuty pod recenzjami tej gry. Podstawowe zarzuty wszystkich jest taka, że o, jakby to nie było Halo, to by pies z nogów to nie zagrał. I nie wiem, czy tak jest, bo generalnie... Wiadomo, ja, ja to patrzę tylko dlatego, że to jest Halo w RTS, normalnie nie gram, a Halo to Halo, to trzeba sprawdzić w tej chwili. Ale jeżeli już jesteście fanami Halo, jeżeli łapiecie te wszystkie nawiązania, jeżeli tak jak ja ślinicie się na pomysł, żeby... W użyć Arki, żeby wprodukować Halo, to po prostu jest gra dla Was i produkcja mająca naprawdę mnóstwo elementów, które gloryfikują w jakiś sposób to uniwersum i to sprawia, że fani wyniosą z tej gry jeszcze więcej i dla nich będzie ona jeszcze lepsza, po prostu jako gra z serii Halo, a może trochę mniej jako standardowe RTS. To by chyba było na tyle, dajcie oczywiście znać jak Wam się podobała, podobało Halo Wars 2, ja się w tej chwili zamykam. Będziemy jeszcze grać, sobie oczywiście we wszystkie dodatki, wszystko co zapowiedzieli jako wsparcie popremierowe. No i czekamy, co tam wykwitnie nam na przyszłość, no bo nie mamy teraz żadnej gry na horyzoncie. Zobaczymy jak to będzie. Dzięki za uwagę. Cześć.